są tylko w Krakowie, ale są też u nas. Są w parafiach, są wśród nas. Tak w sumie to my jesteśmy tymi Światowymi Dniami Młodzieży, bo my je tworzymy. Myślę, że przygotowania są w pełni rozwinięte, dlatego że zarówno tutaj grupa młodzieży, która się tym zajmuje, czyli wolontariusze, jak i jak sami mieszkańcy coraz bardziej odczuwają bliskość tych dni świątecznych, a więc ze względu na spotkania, nawet na konferencje, które miały miejsce w kościele, czyli na każdej mszy świętej miała miejsce prelekcja na temat Światowych Dni Młodzieży i kazanie było temu poświęcone i nasza wizyta duszpasterska, która także nawiązywała do Światowych Dni Młodzieży i przygotowywała ludzi na to, żeby stawali się gospodarzami, aby przyjąć jak najserdeczniej, jak najlepiej, jak najtakże ochotniej młodzież, która tutaj przybywa. Przygotowujemy się jak najlepiej, myślę, że jak najpełniej, także przez zaangażowanie właśnie zarówno tutaj wolontariuszy Komitetu Organizacyjnego na terenie parafii, jak i tych spotkań, które miały miejsce także, jeśli chodzi o cały dekanat, ponieważ były takie dwa spotkania w naszej parafii, które dotyczyły, czy angażowały cały dekanat, były to wyczuwania i także nawet koncert już połączony z pewnym, można powiedzieć, radosną zabawą na placu kościelnym, także to wszystko myślę, że tworzy dobrą atmosferę.